Kiedy pasożyt w prawej ręce, nie pofapiesz sobie więcej. Cześć wszystkim, jestem Szobu, a to jest materiał dotyczący anime Kiseju Sei no Kakuritsu. Tytuł ten opowiada o tym, jak pewnego razu, z nie wiadomo skąd, pewne stwory zwane pasożytami przejmują mózgi ludzi i tym samym przejmują do nimi kontrolę. Jedną z osób zagrożonych tym atakiem był nasz główny bohater, Shinichi Izumi, który miał wyjątkowe szczęście, ponieważ kiedy w nocy zaczął się nalot pasożytów, on spał w słuchawkach, więc pasożyt, który chciał go zaatakować, próbował, przejął tylko jego prawą rękę. Więc niestety nie udało mu się przejąć głowy. I kiedy Shinichi dowiaduje się o tym, że w jego prawej ręce, niestety, zamieszkał pasożyt, taki stworek, niechciany lokator, Shinichi jest zmuszony z nim koegzystować. I tak oto przedstawia się fabuła. Według mnie była ona dość zachęcająca i mnie osobiście pierwszy odcinek całkowicie kupił. I fajne jest to, że początkowo na to anime nie było zbyt wiele hype'u. Owszem, było grono, małe grono osób, które wyrażały zainteresowanie tym tytułem, po pierwszym odcinku ich przekonał, jednak bardzo dużo osób o tym nie wiedziało i rzekomo nie było takiego hype'u. I z każdym kolejnym odcinkiem, i było mniej więcej tych odcinków 13, kiedy hype osiągnął naprawdę duży rozmiar. I czy faktycznie jest co do tego racja, czy faktycznie był on uzasadniony? Zaraz wam o tym powiem, co o tym sądzę. Otóż tak, zacznijmy od bohatera. Shinichi. Poznajemy go jako chłopaka zwykłego, szaraczka, przeciętniak. Nie jest zbyt on wyrazisty, nie jest on osobą zaradną, tylko jest troszeczkę łajzowaty i nie wyróżnia się niczym specjalnym. Oprócz tego, że w jego prawej ręce jest pasożyt, Migi tak go nazwał, ponieważ no, od prawej ręki. Migi to po japońsku prawy. I wtedy zaczyna się ich wspólna przygoda. I Shinichi, mimo że początkowo był słaby, nie korzystał z Migiego, z jego pomocy, mimo że Migi był bardzo silny, bo to był pasożyt i miał on swoją siłę, jednak w sytuacjach skrajnych, sytuacjach ekstremalnych z jego siły nie korzystał, nie korzystał z jego pomocy. Jednak bardzo musiał uważać na to, co Migi mówi, na jego poglądy, na jego sposób postrzegania świata, ponieważ Shinichi był człowiekiem, czyli miał własny światopogląd, miał własne poglądy, miał własne zdanie na różne tematy. Natomiast Migi był pasożytem pozbawionym emocji, więc musieli to jakoś ze sobą godzić. I tak, Shinichi początkowo był słaby, natomiast po 6 odcinku nastąpiła w nim gwałtowna zmiana. I była ona aż tak ekstremalna, wiązało się z nią tyle emocji, że ja początkowo sądziłem, że ta zmiana jest troszeczkę zbyt ekstremalna, troszeczkę zbyt silna. Mimo wszystko przydała się, bo Shinichi był no, łajzą. Nie był aż tak wielką łajzą jak ten Kaneki z Tokyo Ghoula, ale mimo wszystko zbyt odważny to on nie był. I po tej zmianie czułem, że jest ona, że Shinichi jednak jest zbyt dużym badassem. Owszem, chciałem tej zmiany, wiadomo, była ona przeze mnie pożądana, natomiast w praniu wyszło to troszeczkę źle, troszeczkę za mocno. I po paru odcinkach na szczęście ten jego poziom badassostwa się troszeczkę obniżył i w ogólnym rozrachunku był on już nie łajzą, nie był totalnym badassem, ale był osobą, która miała go na karku. Więc potrafił sobie poradzić w każdej sytuacji, przynajmniej w większości. I tak, ja bardzo lubię konfrontować Tokyo Ghoula z Kiseju. Z tego względu, że moim zdaniem są do siebie podobne. Powiem już o co chodzi. Otóż, po pierwsze tak, Shinichi, tak jak Kaneki, byli mniej więcej po środku tego świata. Ich światów, znaczy. Shinichi miał w swoim ręku pasożyta, w prawej ręce. Natomiast ludzie, którzy byli opętani, którzy po prostu już nie byli ludźmi, ale byli przejęci przez pasożyty, byli marionetkami w ich rękach. Natomiast Shinichi miał wpływ, mniej więcej wpływ na to, co Migi robił, jak się zachowywał, był w stanie jakoś wpływać na jego decyzję. Natomiast Kaneki był osobą, był jednokim gulem, czyli mniej więcej jak Shinichi. Shinichi był, no załóżmy tak nazwę, pół pasożytem, pół człowiekiem, natomiast Kaneki pół gulem, pół człowiekiem. To jest już jedno podobieństwo moim zdaniem. Drugie jest to, że w obu tych bohaterach
zaszła zmiana. Tyle, że tak, w Shinichim zaszła ta zmiana znacznie szybciej. W Kaneki troszeczkę później, bo przez cały pierwszy sezon Tokyo Ghoula mieliśmy Kanekiego jako Wise. Mieliśmy pokazanego jako słaby usza, jako kogoś, kto ruszyło się nad swoim losem, nie ogarnął się. Natomiast Shinichi był osobą, która w dość szybkim czasie potrafiła ten swój nowy los zaakceptować. Nie był on już, nie było to tak, że on potrzebował dużo czasu na to, aby się oswoić z Migim. Jest także to, że kiedy nadszedł czas zmiany dla Shinichiego, to w Tokyo Ghoulu, jeśli chodzi o Kanekiego, to ta sytuacja ekstremalna była. Natomiast w Kiseju Shinichi był w stanie się ogarnąć po tej sytuacji, natomiast Kaneki nie. I tak, kolejną rzeczą jest to, że mnie się podobał Migi z tego względu, że był on pasożytem, który chłonął wiedzę. On czytał tak dużo książek, chciał być tak obeznany w tym świecie ludzi, że to było wręcz niesamowite. I w nim nastąpiła bardzo wielka zmiana. To już nie spoileruję, o co chodzi, dlaczego tak się stało. Ale ta ich koegzystencja Shinichiego i Migiego był ukazany bardzo fajnie, ponieważ Shinichi musiał wielokrotnie wpływać na Migiego, musiał tłumaczyć mu różne sprawy, dlaczego Shinichi reaguje tak, a nie inaczej. Natomiast Migi był pasożytem, który nie rozumiał wielu spraw, wielu ludzkich spraw, więc dla niego pewne zachowania Shinichiego były absurdalne. Kolejną rzeczą jest to, że oprócz Shinichiego i Migiego mieliśmy bardzo wielu bohaterów. Co do bohaterek, tutaj jeszcze troszkę wam powiem o czymś. Otóż mieliśmy parę żeńskich bohaterek. Murano, Kane, koleżanki Murano i tam jeszcze parę postaci pobocznych. Co do Murano, była to bohaterka główna, bohaterka, która miała wieść prym, jako bohaterka oczywiście w tym całym anime. Natomiast była ona straszliwym drewnem, bardzo wielkim drewnem. Przez całe anime miała praktycznie taki sam wyraz twarzy, dosłownie. I bardzo często powtarzała jedno zdanie. Otóż Shinichi, czy ty jesteś Shinichi? I to tak mocno irytowało, była ona tak słabą postacią, która nadawała się praktycznie tylko do ratowania i do w pewien sposób wypełniania tego anime. Nie miała żadnego wpływu praktycznie, tylko cały czas gadała Shinichiemu, cały czas podejrzewała go o bycie pasożytem. I to było słabe. Mieliśmy z drugiej strony Kanę, dziewczynę z fajnym charakterem, bardzo sympatyczną, która dała się lubić i miała poza tym bardzo fajną umiejętność, która niestety nie została w pełni wykorzystana. Miała olbrzymi potencjał. Natomiast to, co się z nią stało, to przemilczę. Powiem wam, że to, co spotkało Kanę, to w moich oczach ujęło Kiseju bardzo dużo punktów. Był to według mnie bardzo wielki minus. Powiem krótko. To, co się z nią stało, było wymuszone. To nie było naturalne. To był po prostu nacisk z strony autora. Uczepił się jej, no i coś tam się stało. Niestety, bardzo dużo Kiseju w moich oczach po tym straciło. Okej. Okay. Co do pasożytów żeńskich, męskich. Na ogół pasożyty były postaciami pozbawionymi emocji, pozbawionymi... No, nie chciały zrozumieć natury ludzkiej. Były one zwykłymi potworami. Natomiast było parę postaci pasożytów, które w jakiś sposób starają się zrozumieć to społeczeństwo ludzi, ich zachowania, ich zwyczaje. Jeżeli chodzi o bohaterkę pasożytniczą żeńską, była taka osoba jak Tamura Reiko i w niej przez całe anime nastąpiła tak wielka zmiana, tak pozytywna zmiana moim zdaniem, że ja obserwowałem jej losy, jej poczynania z wielką ciekawością. Była to naprawdę bardzo fajna postać. I jednocześnie ona prowadziła bardzo wiele badań. Badała to społeczeństwo ludzkie, ich zachowania, ich ogółem życie w bardzo mocnym stopniu i starała się do nich dopasować. Starała się ich poznać jak najlepiej. I wielki plus za to, że ukazano nam to, że pasożyty no z jednej strony były potworami, to fakt, zabijały ludzi, natomiast z drugiej strony chciały ich zrozumieć, chciały ich poznać jak najlepiej. Więc dla mnie było to bardzo fajne, była to dla mnie bardzo fajna sprawa. Kolejną rzeczą jest wykonanie anime. Madhouse jak dla mnie robi genialne rzeczy. Dlaczego? Z paru względów. Po pierwsze, nawet jeżeli materiał źródłowy jest słaby, a takim było niestety Kiseju, moim zdaniem, ponieważ miałem styczność z tą mangą i moim zdaniem szału nie robiła, naprawdę.
Natomiast Madhouse potrafił zrobić bardzo dobre anime. Z tego, co było w tym materiale źródłowym, w tej mandze Kiseju. Drugie jest to, że ta adaptacja Kiseju w formie anime została zrobiona nowocześnie, a manga pochodzi z 1989 roku, więc jest dość stara. I ta też manga wpłynęła mniej więcej na klimat tego anime, ale Madhouse zrobił coś takiego, że ją unowocześnił, że ta manga, że ta rzeczywistość ukazana w Kiseju była dość nowoczesna i szła z duchem czasu. Były tablety, były komputery, natomiast w tej starej mandze tego nie było. Kolejna rzecz, wykonanie anime. O tak, animacja płynniutka, elegancka, jak najbardziej na plus. Druga rzecz to jest to, że kreska była bardzo dopracowana. Mimo to, w paru miejscach te lekkie niedociągnięcia było widać, ale mimo wszystko była dość dopracowana. Trzecią rzeczą jest muzyka. Wielu osobom ta muzyka nie pasowała, ponieważ był to dubstep, a wiele osób za dubstepem nie przypada. Ja akurat polubiłem ten soundtrack, był dla mnie bardzo muzyczny, był bardzo... padał w ucho, jedno słowo mówiąc. I osobiście słucham go z największą przyjemnością. Kolejne plusy dla Madhouse. Brutalność, krew, brak cenzury. O tak, walki dynamiczne, lała się krew. Nie mówię to, że to był wielki... że to sprawiało, że to anime było poważniejsze. Ale mimo wszystko fajnie było widać, jak te postacie się tną. Jak te walki są krwawe. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Kolejną rzeczą jest to, że w walkach Shinichi i inne osoby kierowały się strategią. Nie były to walki na pałę, nie były to walki bezmyślne, że tylko się tchnął, oni czy nie myślą, że nie planują tych swoich kroków, tych swoich poczynień, tylko główkowali, jak to ma być. I tym samym zakończenie było również logiczne. Z tego względu, że Shinichi postąpił w zakończeniu bardzo rozmyślnie, bardzo uważnie i przemyślał dokładnie, jak to ma wszystko wyglądać. Wielki plus za to. No i chyba tyle ode mnie. Naprawdę bardzo fajne anime, bardzo dobre moim zdaniem. 8 na 10. I dobre było to, że w przeciwieństwie do Kyogula, w tym anime było podejmowane bardzo wiele kwestii dotyczących człowieczeństwa, bardzo wiele kwestii dotyczących pasożytów, ich natury, to czy trzeba ich potępiać, czy też nie, jakie one są, czy ludzie mogą żyć z pasożytami, czy mogą z nimi koegzystować. Przez całe anime Migi, Shinichi, reszta bohaterów rozwijała się, więc za to ogromny plus. Bohaterek żeńskich niestety zbyt wiele nie było i nie rozwijały się one zbyt mocno. Stały w miejscu, ale w pewnym momencie schemat został przełamany, jeżeli chodzi o kontakty między bohaterami, więc dla mnie był to spory plus. Aha, jeszcze romans. Romans nie był niczym specjalnym, dla mnie był zwykły. Niestety pomiędzy Murano a Shinichim, ja Murano nie polubiłem, była dla mnie drewnem, więc ten romans był dodatkowo nie za dobry. No, ujdzie w tłumie, no. Już załóżmy, że był on znośny. Okej, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, na razie.